Chrzanowska Akademia Piłkarska już ponad rok szkoli młodych piłkarzy z naszego regionu. O tym, że praca u podstaw w kształceniu sportowców jest sprawą elementarną, mówi się nie od dziś. Tak jak w każdym sporcie, również w piłce nożnej treningi od dziecięcych lat są bardzo ważne i często to właśnie one decydują o poziomie umiejętności danego zawodnika. Chrzanowska Akademia Piłkarska, działająca przy MOKSIR, stawia sobie za cel właśnie przygotowanie młodych adeptów tej dyscypliny do gry na najwyższym poziomie. Minął już rok od rozpoczęcia działalności Chrzanowskiej Akademii Piłkarskiej. Te założenia, które wcześniej sobie nakreśliliśmy, zostały praktycznie zrealizowane w 100%. To znaczy, w tej chwili mamy 126 dzieci, którzy regularnie trenują. Od tego roku dojdzie nam kolejny rocznik, także to wszystko zgodnie z założeniem funkcjonuje prawidłowo. W tym roku przed kierownictwem Akademii stoi szereg wyzwań, w tym największe z nich pozyskanie sponsorów. Teraz musimy zadbać o wizerunek, to jest naszym głównym zadaniem, żeby ta Akademia swoją pozycję ugruntowała. W chwili obecnej w Akademii swoje umiejętności szlifują zawodnicy z 5 roczników. Mamy rocznik trampkarza starszego, trampkarz młodszy, rocznik 2000, to są praktycznie żaki, rocznik 2001 i 2002 i młodsi. Za ich prawidłowy rozwój odpowiadają pracujący z nimi na co dzień trenerzy. Sztab trenerski liczy 6 osób, w tym trener bramkarzy. Trener bramkarzy dlatego, że musimy już się nastawić na typowe szkolenie bramkarskie, bo widać po braki w tym zakresie i to musimy te braki błyskawicznie usunąć. Akademia Piłkarska dba również, by trenerzy mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy. Jeden z nich, Tomasz Broniek, w styczniu weźmie udział w pierwszej w Polsce konferencji Coerver Coaching, której tematem będzie kształcenie młodych adeptów piłki nożnej. Od początku istnienia Akademia Piłkarska cieszy się olbrzymim zainteresowaniem i na jej zajęcia uczęszcza liczne grono chłopców. Grupy liczą gdzieś około 30 osób. No Jest to pewien problem, dlatego żeby prawidłowo prowadzić treningi, no ta grupa maksymalnie 22 osoby, tyle liczy kadra zespołu, załóżmy to ligowego. Wychowankowie Akademii od tego sezonu mają okazję prezentować swoje umiejętności w konfrontacji z okolicznymi drużynami. Żeby te dzieci się prawidłowo rozwijały, to przede wszystkim muszą brać udział w turniejach. Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Wzięliśmy udział w 30 turniejach. To już nie będę rozgraniczał na roczniki, który ile. Trampkarz starszy i trampkarz młodszy grają w klasie wadowickiej i w naszym podokręgu Chrzanów. To rozgrali tam łącznie 17 meczów w swoich grupach wiekowych. W zdobywaniu piłkarskich szlifów olbrzymią rolę spełniają rodzice, którzy mobilizują swoje pociechy do treningów i wspierają je na każdym kroku. Jestem mile zaskoczony zaangażowaniem rodziców, szczególnie w tych młodszych rocznikach. Praktycznie ile dzieci trenuje, tyle rodziców przychodzi na treningi. Ale tutaj jeszcze, może tak to zabrzmi humorystycznie, ale szczególnie takie byłoby przesłanie dla pań, które obserwują swoje pociechy, a obok po drugiej stronie parkietu mamy fajną siłownię dla kobiet i te panie, które tak rewelacyjnie wyglądają, mogły ten wygląd przez dłuższy czas utrzymać. Chrzanowska Akademia Piłkarska to nie tylko treningi i mecze, to również możliwość dla adeptów tej dyscypliny obcowania z piłką na najwyższym poziomie. Byliśmy w Warszawie na meczu Legii, to jest doskonała propaganda w ogóle piłki nożnej i niesamowita frajda dla dzieci. Byliśmy też na Wiśle Kraków i myślimy jeździć częściej. Przed zawodnikami z Akademii Piłkarskiej wiele lat treningów, ale trzymamy kciuki, by w przyszłości zasilili kadry najlepszych polskich klubów piłkarskich.